No, to nie będzie zwykły mecz, panie synu. Nie, koniec. Co, już nie jesteś synem dyplomaty? Pogorszyły się stosunki. Od tego sezonu już nie jesteś. To jak mam cię tytułować teraz? Dobra, panie mecenasie. Nie, to też frajersko. A sponsorem kanału Kartofliska jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Mecz w każdym razie będzie niezwykły. To jest Liga Okręgowa, poziom 6. Gospodarze to Sokół, Konopnica. Goście to Stal Poniatowa. Ale się dzieje w tym meczu, nie? O, tu się zaczyna. Bardzo dużo dzieje się w tym meczu. Ale tu po raz pierwszy awaria techniczna się przetrafiła kartofliskowej redakcji. No, aparat do nagrywania meczów nie działał. Dwa razy się wyłączył w sytuacji, kiedy goście strzelali gola. W każdym razie jest 0-2. Nie, no był dobry tu karny. O. Jak doszło do karnego, no też nie mamy nagranego, ale kurde, może telefonem go nagram chociaż. Gdzie mam telefon? Powinien się wyłączyć jeszcze w tym momencie. Bateria powinna mi się wyczerpać teraz, o. O kurwa. O, chyba mam to. A przed sezonem kupiłem nowy aparat, żebym nie miał problemów technicznych. To jest nowy sprzęt. Jaki nowy sprzęt, bo pękany cały i musisz. No bo kot już go zrzucił ze stołu, no. To co prawda używany też był. Jest nowy, używany. Jest nowy, używany i kot go zrzucił. No ale kto by się spodziewał, że nie będzie działał, no. Czasem działa ten aparat, no. Cholera, tylko nie wiadomo kiedy. Patrz, kurwa. Dwa patyczki wepchnąłem pod baterię i się nie wyłącza. No i koniec tej pierwszej połowy. No sami państwo widzieli, jaka ta połowa była. Postawiłbyś pieniądze na to, że w drugiej połowie nagram jakiegoś gola? Miejmy nadzieję, że nie padnie. Będzie. Wow. No kurwa! Brameczka nagrana. Dobra, zmieniamy temat. Co tam ostatnio wyborczy piszą? Z tego co pamiętam, to byłeś ekspertem od treści. Pan już się zmęczył? Nie, chyba rak mózgu od czytania wyborczej. Nie wiesz co wyborczy piszą? A co mogą pisać? Chwalą rząd, że się dobrze żyje. Tolerancyjny kraj. No. Trafiła. No kurwa! Zaraz sprawdzimy, co tam piszą. Bo ja się przygotowałem. Jak byłem na dworcu, to musiałem rozmienić kasę na kibel. I nie miałem pomysłu, co kupić, więc wziąłem wyborczą. Bo już szybko musiałem. A stacja, Lusiek? Do Paryża, do rodziny, no. No kurwa! Zrób panie research. W drugiej połowie będzie przegląd prasy, ale prasę mamy sztuk jedną, więc co? Nie no, tego nie będziemy opowiadać, co tam jest. Druga strona nas już rozwaliła. Dobra, chwila powagi i zaraz wracamy. Patrz co się dzieje. No i słyszę, że znalazłeś coś ciekawego. Ile kosztuje ziemniak na Marsie? Ile kosztuje ziemniak na Marsie? I ile kosztuje? Właśnie szukam. No ciekawe, czy ktoś zgadnie, tak? No jest odpowiedź, czy nie ma? No nie ma. No i dupa, nie macie co w ogóle zgadywać, bo w tym tekście nie ma odpowiedzi na to pytanie. No to zadajecie pytanie w gazecie i nie ma odpowiedzi? Panie, brameczka numer 2. Nie, tą ciekawostkę to Mietek Mietczyński na Twittera wrzucił. Jakiś komentarz tam miał fajny pod filmikiem. Coś napisał, że nie poleca strony smaker.pl. Smaker.pl to jest strona z przepisami. Nie poleca. I dlaczego nie poleca? Zobacz, panie, kurwa, co tam się dzieje? Bo wpisał w Google gówno z dupy. Wpisz sobie w Google gówno nie z dupy. Nie, no wpisz. No dobra. No i to wyskoczyło, no. No i smaker.pl, jak przyrządzić? Dobrze się wypozycjonowali. Jak ktoś szuka tych informatyków od pozycjonowania, to niech pisze do smakera. Że jak powiedziałeś, że przestaje padać wtedy, to przestał. Już mi nogi odpadają. 15 stopni miałoby dzisiaj i bez opadów. Ależ to było meczycho. Ach, dobrze się już się skończyło. Ja jestem cały mokry. Tak się podnieciłeś tym meczem? Wynik końcowy 1-4. 2-4. O kurde, tak? 2-4, no nie wiem. Mam dość meczów, mam dość Ligi Okręgowej. Na długo. Zaraz drugi. Co najmniej na 2 godziny mam dość. Tak, bo za 2 godziny jest następny. Wystarczy. Aj. A sponsorem kanału Kartofliska jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Link do oferty znajduje się w komentarzu pod filmikiem.